Trwa policyjne dochodzenie w sprawie pożaru, w którym zginęło 4,5-letnie dziecko. Chłopiec był nieprzytomny, kiedy strażacy znaleźli go w mieszkaniu przy ulicy Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich. Jak wynika z ustaleń policji, troje dzieci było samych w domu, kiedy pojawił się ogień. Matka załatwiała w tym czasie sprawy urzędowe. Karolina Komada. Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie w Siemianowicach Śląskich. Ogień pojawił się w dwukondygnacyjnym budynku wielorodzinnym w mieszkaniu, w którym była trójka dzieci. Wstępnie ustalono, że źródło ognia znajdowało się w pomieszczeniu, w którym został znaleziony chłopczyk. Tam również zabezpieczono zapalniczkę. Ustalono również, że w chwili zdarzenia chłopczyk przybywał ze swoim rodzeństwem sam w domu. Matka oraz jej partner wyszli załatwiać sprawy urzędowe. Policjanci przebadali stan trzeźwości matki, kobieta była trzeźwa. W akcji gaśniczej wzięło udział 9 zastępów Straży Pożarnej. Jak się okazało, strażacy musieli nie tylko gasić pożar. W pierwszej fazie działania polegały na przeszukaniu miejsca, ponieważ kierujący działaniem uzyskał informację, że wewnątrz mieszkania znajduje się dziecko. Przeszukano pomieszczenie oraz wszystkie inne pomieszczenia w tym budynku. W budynku nie potwierdzono żadnych osób, natomiast w mieszkaniu objętym pożarem odnaleziono dziecko, które zostało niezwłocznie ewakuowane z miejsca zagrożonego i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Czynności prowadzone przez zespół ratownictwa medycznego nie przyniosły skutku. Dziecko niestety poniosło śmierć w tym pożarze. 12-letnia siostra i 7-letni brat chłopczyka nie mogli do niego dotrzeć, bo uniemożliwił to ogień. Im nic się nie stało. Pozostali mieszkańcy budynku jeszcze tego samego dnia wrócili do swoich mieszkań. Postępowanie w sprawie pożaru i śmierci dziecka prowadzi policja.